Dzień dobry, witam Was. Witam moich miłych widzów. No, super, już godzina 12. No i co? Smacznego. Smacznego Wam życzę. Pomimo, że to tak było parę dni temu, powiedziałem, takie fajna wiosenna pogoda, prawie że lato, a już no niestety dzisiaj zimno, zimnica, ja nie wiem, no ale przeżyjemy i to, nie jedną taką zimno się przeżyło. I co, smacznego, smacznego Wam życzę. I co, chcę jeszcze na samym początku Wam podziękować, moi fanowie, widzowie, no za wsparcie naszego kanału, no super, bardzo jestem zadowolony. No i zawsze coś staramy się, coś nagrać, no. Słuchajcie, tutaj mała aktualizacja tego, co z nadkolami przyczepy. W zasadzie z nadkolami się niewiele wydarzyło. Oprócz tego, że były przymierzone i pasują idealnie. Mam naznaczone z tyłu, gdzie mam przewiercić otwory. Tu będzie cztery śruby będą i tu jeszcze dam dwie do tej górnej części. Nie wiem, czy to tak powinno być w oryginale. Ale tu już akurat ma to małe znaczenie, tam czy te śruby były tu, czy tu. Ja to chcę zrobić w ten sposób, żeby to już było, myślę, że przy tej przyczepie, jak gdzieś kolizji jakiejś nie będzie, to powinno być no, bardzo długo zachowane. Tu jeszcze wymyśliłem, że wspawam takie narożniki delikatne, nie będzie się to rzucało w oczy, a na pewno usztywni tutaj to połączenie i nie doprowadzi do tego, że tutaj będzie to pękać z czasem od drgań. Tym bardziej, że trochę ciężaru na tym będzie, bo tak, będzie tutaj lampa. Tu akurat będzie ta. Tu będzie ta lampa. Pod spodem będzie tablica rejestracyjna. No niestety będzie te ładne przetłoczenia tu zakrywała na tej lewej stronie. No i będą fartuchy. Fartuchy będą gumowe. To chyba jedyny pojazd u nas, który będzie miał fartuchy. One są troszkę węższe niż te nadkola i to mi się nie za bardzo podoba. Ale myślę, że szerszych to chyba nie znajdę. A te dostaliśmy razem z przyczepą, więc sądzę, że je wykorzystam po prostu i tyle. Będą trochę węższe. No i nowe odblaski też tutaj przyjdą. Będą założone. Tak się tylko zastanawiam, jak to... Czy to się udałoby powyciągać te odblaski, żeby to odmalować. Bo to tak mam wrażenie, że oni to jakoś na gorąco zgrzewali, że to się tak zawijało. Boję się, że jak zacznę to wydłubywać, to się połamią te brzegi. Bo tak próbowałem w tamtych starych, żeby je odnowić, więc tu chyba inaczej tego nie uda mi się zrobić, jak tylko jakoś pozaklejać może, żeby to odnowić. Ten jest w miarę dobry, ten drugi jest troszkę skorodowany, ale to jeszcze będę nad tym myślał. Lampy są nowe, zdecydowałem się na ten wzór, chociaż mam też komplet lamp nowych, tych starszych, takich zaokrąglonych, tu z takimi aluminiowymi chyba przedziałkami, takimi listwami. Dlaczego te? Tamte są bardziej retro i bardzo fajnie by wyglądały na tej przyczepie, tylko po pierwsze ona będzie jeszcze trochę jeździła i szkoda mi po prostu, jakby się miała uszkodzić, znaczy jeździła. Jeździć to będzie cały czas, mam nadzieję, tylko teraz w najbliższym czasie to mam nadzieję właśnie, że ona będzie trochę nam pomagać w celach takich budowlanych i nie tylko, więc ryzyko, wiecie, zawsze uszkodzenia lampy jest no większe niż jak ona będzie jeździła po dożynkach kiedyś tam tylko. Więc stwierdziłem, że te lampy będą lepsze, bo w razie czego będzie mniej ich szkoda, na tej zasadzie, że mam kilka takich lamp tego typu, więc zawsze jakieś kloszcze, coś będę mógł przełożyć. Więc wymyśliłem, że pójdą te, tym bardziej, że one będą raczej bardziej pasowały rocznikowo, bo ta przyczepa jest 81 czy 3 rok, już nie pamiętam, czy drugi, jakoś w tych okolicach. Więc nie sądzę, żeby jeszcze montowali tam te starsze lampy. Chociaż nie wiem. Te, które tu były, to widzieliście, jakie były. Tragiczny stan, już pomijam, że to jakieś takie dziadostwo. Już wymęczone, pokombinowane, więc tak to się będzie prezentowało. Wspawam sobie te narożniki.
Myślę, że od razu, chyba nie będę już przymierzał, bo tam już raczej nic mnie tutaj nie zdziwi, więc raczej od razu zrobię, chociaż może przymierzę. Jak wspawam te narożniki na wiertce otwory, to może pojadę z tematem w ten sposób, że najpierw przymierzę wszystko i dopiero sobie przy przyczepie poprzymierzam lampy i tak dalej, ponawiercam otwory, zobaczę, czy tam wszystko będzie grało. Jeszcze muszę pomyśleć nad tymi odbojami, bo tam było coś kombinowane do tylnej burty. Tak jakby w miejscu, gdzie były jakieś odboje na dwie śruby mocowane, naspawany jest płaskownik, który jakby o drugie tyle oddala i dopiero jakieś odboje gumowe pokombinowane. Chciałbym to jakoś lepiej zrobić, więc muszę nad tym coś pomyśleć, żeby to już przy okazji wyprowadzić. Tam jeszcze później ze skrzynką narzędziową będą kombinacje, bo tam wiecie, generalnie ta tylna kołyska przyczepy była trochę kombinowana, tam były jakieś wzmocnienia i inne cuda, więc to kiedyś trzeba będzie też do ładu doprowadzić. Ale najważniejsze na razie jest dla mnie to, żeby ją jak najszybciej po prostu przywrócić do sprawności, bo no w tej chwili bez lamp nigdzie z nią nie wyjadę, a no robi się coraz cieplej. Miejmy nadzieję, że wiosna już szybciutko przyjdzie taka na dobre, więc coś tam będziemy pewnie działać więcej i no chciałbym mieć tą przyczepę w każdej chwili gotową do użytku. No, także tak to wszystko wygląda. Te przetłoczenia robione były w warsztacie znajomego Michała, który tak od znajomego do znajomego, bo nawet nie byłem świadomy, że coś takiego może Michał zrobić. Nawet myślę, że też czeka na efekt, jak to będzie, czy będę zadowolony, bo cały czas jak dopytywałem, jak tam rozmawialiśmy, to dopytywał, czy już pomalowane, czy złożone, czy zadowolony jestem. No ja już jestem zadowolony, mimo że w tej chwili to niewiele widać, te przetłoczenie, i pewnie jakbym ich nie zrobił, to nikt by na to nie zwrócił uwagi, tym bardziej jak będą pomalowane, ale mi będzie się żyło z tym lepiej, że one są. I tak w większości przypadków z traktorami jest, że można niektóre rzeczy zrobić po łebkach, albo tak, a dobra, niech będzie przy renowacji, ale ja przynajmniej tak mam, że później lepiej się z tym czuję. Zaraz sobie jeszcze zmierzę, bo tak te fartuchy jeszcze myślę nad nimi. Zmierzę sobie, one by w poprzek pasowały, tylko że mają wzór, trzeba byłoby je trochę przyciąć. Ale zmierzę, jakby były takie idealnie na całą szerokość, to bym też lepiej mi się z tym żyło, ale no zobaczymy. Więc tyle z takich aktualizacji tematów przyczepowych. Myślę, że kolejne nagranie to już będzie przy przyczepie. Muszę uprzejmie się tutaj nie śmiać z mojej instalacji, zrobionej na szybko, ale chodzi o pokazanie, jak te świece się nagrzewają. Przede wszystkim o sprawdzenie, bo ja też chcę sprawdzić przed montażem cały zestaw. Zawsze to tak parujemy, żeby potem nie było jakiejś nieścisłości. Tym bardziej, że najwięcej problemu sprawiają te żarniki, moim zdaniem. Z uwagi na to, że często się trafiają w obiegu żarniki jakieś identyczne wręcz, ale mam wrażenie po prostu z jakiegoś innego sprzętu, innego pojazdu, które mają widocznie inne parametry i przez to może być problem. Nie mam tutaj dobrze naładowanego akumulatora, ale mam nadzieję, że to ogarnie i spróbujemy to sprawdzić. Ja za chwilę zgaszę światło, żeby było ładnie widać, jak to się nagrzewa. Zobaczymy, co mi się tutaj uda teraz zarejestrować i czy wymacam ten włącznik. Ale jak widać, nie no, jeszcze nie widać, ale włącznik mi się udało wymacać. Widać, że świece i opór w kolektorze się nagrzał, a w ogóle nie żarzy się jeszcze żarnik, ten, który powinien być na desce rozdzielczej. Więc ten żarnik nie sprawdzi się tutaj. Ja jestem jednak zwolennikiem, żeby żarnik się nagrzewał pierwszy z tego względu, że te świece mają ten problem. Może ten opór w kolektorze ssącym tak nie, ale te świece, jeśli się spali, chociaż tamten też, jeśli by się spalił, to wciągnie go do silnika. Ale spirale, samemu mi się zdarzyło kiedyś, że spaliłem świece, niestety nieumyślnie. I po prostu musiałem później głowicę ściągać, także to nauczka już na później i teraz tego zawsze pilnujemy. Więc o podłączeniu też jeszcze powiemy, będziemy to powtarzać do znudzenia, bo to jest najczęstsza pomyłka. Ja w zasadzie przynajmniej raz na miesiąc mam telefon o świece, że ktoś nowe kupił i spalił, także może teraz już ostatnio mniej, bo też już ze dwa filmy już są chyba na ten temat, ale jednak się to zdarzało.
Także wolę, żeby nagrzewało się to, tym bardziej, że wiecie, ja tu gaszę światło, to się nagrzewa mocno, ale ja gaszę światło, więc to widać super, to nagrzewanie się. Natomiast to mamy w dzień normalnie widzieć w momencie odpalania, więc wolę, jeśli to się nagrzeje i nawet gdyby się miało coś być nie grać i się spalić po prostu żarnik, to lepsze jest spalenie się żarnika niż tych pozostałych elementów. Dobra, robimy próbę numer dwa. Zobaczymy, co to da. No i grzejemy. Zobaczymy, co pierwsze zareaguje. Na razie cisza. Tylko tak jak mówię, ten akumulator nie jest zbyt mocny. Plus jeszcze przekroje przewodów też nie są jakieś super. Ale już widzimy, że świece są rozgrzane. Opór jest rozgrzany w ten grzejny. A widzicie, a żarnik się dopiero teraz rozgrzał. A tu już mamy do białości prawie. No i powiedzmy, tak mogłoby to być. A zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy świetle. Robimy teraz test przy oświetleniu. Zobaczycie, jak to widać, jak jest światło. Dużo trudniej to będzie zaobserwować na pewno na tym żarniku. Bo o ile świecę, to zobaczycie na pewno, że się grzeją. Trzeba uważać przy tych testach, żeby gdzieś odruchowo nie złapać, nawet jak one już przestaną się żarzyć niby. Widzicie, już się różowe robią. Ta pierwsza świeca coś się słabiej nagrzewa. Ale to kwestia już, wiecie. No i tutaj też widać, że coś się grzeje. O. Więc tak to wygląda. Niespodzianka ostatnio. Próbuję nakręcić nakrętkę dookoła przedniego. Mnie coś nie chce złapać. Oglądam szpilkę z każdej strony. Szczotką drucianą przecieram, a tu patrzę. Co jest? Nie ma gwintu. W wolnej chwili tato rozebrał, bo wyjęliśmy silnik z tego zetora, który będziemy wkładać, ten silnik teraz zrobiony, i tato go tutaj rozbebeszał w wolnych chwilach. No i co, i widzicie, nasi tu byli i to na grubo szli. Słuchajcie, tak jeszcze na koniec, pług PZ1A, który tutaj w takim trochę nietypowym kolorze, ale tak, to jest pierwsza partia części do tego pługa i w numerach od 67 była prezentowana przez trzy kolejne numery, jak dobrze pamiętam, instrukcja. Tą pierwszą partię postaram się poskładać teraz, a potem kolejne w miarę możliwości, jakby nam dochodziły te numery. Tu jakiś taki lemierz troszkę podjechany, aż by się prosiło, żeby go trochę tutaj ubarwić i zrobić go na takiego naturalnego, trochę przetartego ten pług, ale no ja nie potrafię, nie mam takich, nie znam takich technik modelarskich, nie mam takich umiejętności, więc u mnie on zostanie jako taki, jaki jest. No i co, spróbuję złożyć te pierwsze elementy. No i tak wygląda pług po pierwszym etapie składania.